Na początek parę liczb statystyki. Według Eurostatu w 2014 roku kraje Unii Europejskiej wytworzyły na jednego mieszkańca 5 ton odpadów, z czego 30% mniej więcej to odpady budowlane, drugie 30% to odpady wydobywcze, a zaledwie 8% to te odpady komunalne, czyli to, co generujemy my jako już bezpośrednio ludzie. Statystycznie Polak produkuje około 300 kg odpadów. I wbrew pozorom nie jest to dużo, jak na Europejczyka oczywiście, bo ta średnia europejska wynosi prawie 500 kg śmieci na głowę. Ale my nie będziemy dzisiaj rozmawiali o śmieciach, tylko właśnie co by było, gdyby to wszystko, co nazwaliśmy przed chwilą odpadami, śmieciami, wróciłoby z powrotem do gospodarki, że zamiast odpadem stałoby się surowcem dla jakiejś firmy, dla jakiejś gałęzi przemysłu. Właśnie o tym, jak odpady zmienić w surowiec i wykorzystać z powrotem i na tym zarobić, porozmawiamy z naszym dzisiejszym specjalistą, panem Bartłomiejem Rakiem, założycielem firmy RE:BRED. Cześć Bartku. Servus, witam was. Cześć wszystkim, cześć słuchacze. No właśnie, powiedziałem, że możemy zmienić odpad w surowiec. Na tym polega ekonomia cyrkularna, nazywana też w niektórych miejscach ekonomią pączka, chociaż bardziej by pasowało słowa donut ze względu na tą wykresy, jak prezentują tę ekonomię. Czy mógłbyś nam opowiedzieć właśnie, czym jest ekonomia cyrkularna i czym różni się ona od tej standardowej, nazywanej aktualnie liniową? Jasne, no pewnie. Przy czym zaznaczę, że powiedzmy, że specjalistą jestem tylko w części tej branży. Myślę, znaczy chciałbym, żeby tak było, że to jest kwestia pewnych ambicji, to znaczy, że nie idziemy po najmniejszej linii oporu, tylko po prostu patrzymy szerzej na to wszystko, co się wokół nas dzieje i dostrzegamy tam pewne powiązania, które można by było wykorzystać. I do tej pory niestety było tak, że no zresztą na przykładzie sprzętów AGD można to było zaobserwować, jak te sprzęty z roku na rok, ich cykl życia był coraz krótszy, musieliśmy je częściej kupować, jakby wszystko z zewnątrz wyglądało super, a w środku to się psuło i się podobno nie dało naprawić. No i to niestety oceniam dość mało ambitnie, znaczy ja akurat jestem fanem rzemiosła, więc może to też trochę z tego wynika, że w rzemiośle jakby po prostu staramy się naprawiać i produkujemy rzeczy, które są cenne, które są dobre i jakby po to to robimy, żeby nie musieć kupować za chwilę nowej rzeczy. Tutaj jeżeli chodzi o ekonomię cyrkularną czy gospodarkę cyrkularną, bo na wielu poziomach możemy to rozpatrywać, no to patrzymy na te streamy odpadowe i zastanawiamy się po prostu, co możemy z nimi zrobić. I jeżeli podejdziemy do tego ambitnie, to jestem przekonany, że dla większości streamów odpadowych znajdziemy zastosowanie. Szczególnie że teraz tak wydaje się, że bo wcześniej było trochę tak, że się sami do tego przymuszaliśmy, to znaczy gdzieś tam włodarze, pewnie bardziej na poziomie europejskim, zaczynali o tym myśleć, żeby wymusić i na firmach, i na społeczeństwie to bardziej świadome zachowanie, patrzenie jak gdyby właśnie co wyrzucamy, dlaczego to wyrzucamy, co możemy z tym zrobić, a teraz chyba trochę taka sytuacja geopolityczna nas do tego bardziej zmusza. I akurat ja jestem z tej części powiedzmy spożywczej, przynajmniej w części i tam jakby w tej części spożywczej moglibyśmy wyprodukować dużo gazu, tylko że my go z jakiegoś dziwnego powodu nie chcemy produkować. Bo jak jakiś czas temu analizowaliśmy ten temat, właśnie zastanawiając się, co można zrobić z chlebem, to już może zdradzimy, że my jednak tym chlebem się głównie zajmujemy, no to takim bardzo popularnym zastosowaniem w Holandii był biogaz. No a w Polsce jak zaczęliśmy pytać różne instytucje, hej, czy wy byście byli zainteresowani wzięciem udziału w takim projekcie, w którym produkujemy biogaz? No niestety nie, bo biogaz w Polsce jest nisko oceniany w strategii zarządzania odpadami. No i dlaczego jest nisko oceniany, skoro podobno nam gazu będzie brakowało tej zimy? Więc liczę na to, że po prostu ta sytuacja, która teraz ma miejsce, trochę nas zmusi do takiego bardziej świadomego podejmowania decyzji. Nie tylko na papierze, tak jak to miało miejsce wcześniej, że wyznaczaliśmy sobie dość ambitne cele, myśląc o zmianie klimatu, która jednak dla wielu ciągle jest niedostrzegalna, no to że będziemy mieli zimą zimno, myślę, że dla wszystkich będzie dużo bardziej zauważalne i wymusi sensowniejsze zarządzanie odpadami.
No tak, zarządzanie odpadami to jest właśnie to, co charakteryzuje właśnie całą ekonomię, gospodarkę cyrkularną. Zastanawiam się tylko, czy jesteśmy faktycznie w stanie wszędzie, z każdej dziedziny, z każdego obszaru nauki, czerpać jakieś surowce. Czy są jakieś obszary, z których jest zdecydowanie trudniej, a z innych z kolei dużo łatwiej? Jak się na to zapatrujesz? Wiesz co, wydaje mi się, że od dwóch stron trzeba na to popatrzeć. Jeden to jest kwestia prawna i legislacji, bo w niektórych częściach gospodarki to prawo jest bardzo restrykcyjne i ciężko nam coś uratować, co jest odpadem, tak żeby przekształcić to w surowiec. Więc to na pewno jest jedna trudność. Drugą trudnością jest cały ten stream, który pochodzi od konsumenta, bo on niestety jest rozdrobniony, zmieszany. No, niełatwo tam będzie wyłowić to, co nas jakby najbardziej by interesowało. Pewnie kwestie związane z medycyną, tam też się przecież produkuje bardzo dużo odpadów, no i mamy obawy, żeby różne choroby, bakterie gdzieś tam z tych odpadów po prostu nie poszły dalej w świat, więc wyobrażam sobie, że są takie obszary, gdzie będzie trudniej i pewnie nie zrobimy tego w pierwszej kolejności, ale to chyba też nie to, czego teraz oczekujemy od cyrkularności, czy tam gospodarki obiegu zamkniętego. Jak mamy problem z wymową cyrkularność, to możemy po prostu pójść w coś bardziej naszego. Wydaje mi się, że potrzebujemy trochę jaskółek, nie? W sensie, żeby bardziej uwierzyć, jakby, że to ma sens i że to się spina biznesowo i że to jest coś, co rozwiązuje kilka dodatkowych problemów, na przykład tam nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze. Jak takie jaskółki zobaczymy, to nam to będzie dość łatwo przychodziło potem już tak naturalnie wdrażanie takich rozwiązań w kolejnych branżach. No najtrudniej jest zacząć. Jak już się zacznie, to potem się okazuje, że już jest z górki. Bardziej mówimy tutaj o ekonomii, a wiadomo, że ekonomia polega na tym, żeby nam się to finansowo opłacało. I w przypadku waszej firmy przerobienie odpadów w surowiec jest, nazwijmy to stosunkowo proste. No jednak chleb jest dosyć łatwym surowcem w obróbce później. No ale kiedy pomyślę sobie na przykład o, nie wiem, motoryzacji, gdzie taki samochód składa się z części metalowych, plastików, fotele mogą być skórzane lub jeszcze jakieś inne materiały i tak dalej, że rozdrobnienie tego na surowce i później każdy ten surowiec z wykorzystaniem, no tutaj właśnie pojawia się pytanie, czy to się stanie opłacalne, czy na przykład właśnie taka gałąź motoryzacyjna raczej nigdy nie będzie mogła wejść do obiegu zamkniętego. No pewnie powinniśmy popatrzeć pod kątem surowców, nie? Jednak z czegoś ta stal powstaje. No będzie nam pewnie z roku na rok coraz trudniej pozyskiwać surowce, powiedzmy, że z wnętrza ziemi. Obserwujemy to już u nas na tym węglu, którego miało nam nie brakować, że jednak jest coraz trudniej po niego sięgnąć, więc wydaje mi się, że ta kwestia opłacalności, no to jest, zależy z czym porównujemy, nie? Bo możemy porównać z sytuacją, kiedy rzeczywiście dużo taniej wychodzi wyprodukowanie czegoś nowego, ale czy to ma sens, no to nie zawsze to, co jest tańsze, jest najlepszym rozwiązaniem jakby w takiej skali, powiedzmy, ogólnej po prostu, czyli jak szerzej popatrzymy, no to może kupowanie kolejnej drukarki zamiast kupienie tuszu nie jest jak gdyby tym, czego byśmy pragnęli, nie? No bo właśnie tych śmieci nam przybywa i wprawdzie mnie jako konsumenta to jeszcze tak bezpośrednio nie dyka, no bo gdzieś tam jest ta wielka góra śmieci i trochę się tym nie interesuje, no ale to, co się stało tam w ostatnich 2 latach, kiedy śmieci znacznie podrożały i w wielu miastach był problem z wywozem śmieci i z pięciem tego budżetu w ramach samorządu po prostu, no to jak zaczniemy sobie to doliczać, a są przecież takie pomysły, żeby rzeczywiście ten ślad śmieciowy był w różnych częściach ceny składowej produktu, no to wtedy pewnie będzie nam dużo łatwiej znaleźć to sensowne porównanie, w którym zobaczymy, że nie produkujmy nowego, bo niestety to, co musimy doliczyć do utylizacji tego, co było wcześniej, to niestety spowoduje, że to nowe będzie droższe niż naprawa tego starego. No właśnie, szczególnie, że zaczniemy szukać tak naprawdę rozwiązań, które pozwoliłyby nam odzyskiwać czasami, bo może nie wszystko da się naprawić, no bądźmy szczerzy, no czasami nasz 20-letni sprzęt może po prostu nie pociągnąć, czy nawet 10, a koszt naprawy może okazać się faktycznie trudny nawet do zrealizowania, realizacja sama może być trudna, no bo mamy brak części zamiennych, tak, nie produkujemy tego modelu i tak dalej, i tak dalej. W telefonach to chyba najlepiej widać, nie? Że tam jest jednak taki przymus społeczny do tego, żeby te telefony zmieniać co rok, co 2 lata na nowe modele. Tak też są te różne cykle wydawnicze dużych firm skonstruowane. A czy tam dochodzą jakieś turbo zmieniające nasze życie funkcje? No nie bardzo, no.
No bądźmy szczerzy, wiele tych nawet największych marek wprowadza jedną może dużą zmianę, a reszta to są zmiany takie już powiedzmy bardzo, ale to bardzo powierzchniowe, minimalne, czasami z designem tylko związane, a nawet funkcjonalności nie pojawiają się nowe. Okej, pokrótce wiemy już, czym jest ta cała ekonomia cyrkularna. Teraz mi się udało, dobra. To chciałbym zapytać, skąd koncept Rebreda? Skąd koncept tej firmy, która wchodzi dość mocno na salony, czy weszła już dawno na salony, natomiast teraz rozpycha się już bardzo łokciami? No, koncept jest w przypadku, to jest jakby najlepsze, ale prowadzimy piekarnię rzemieślniczą w Krakowie. W sumie właśnie to jest takie charakterystyczne dla pewnych zjawisk, że dopóki ich nie dotkniesz i nie zauważysz tak, że tak powiem, dostaniesz nimi w głowę, no to tego nie zauważasz. No i tak było z odpadem u nas właśnie, czyli z tym, co się nie sprzedawało, że dopóki co dwa dni przyjeżdżał pan rolnik i odbierał od nas to nam, co się nie sprzedało, to jakoś nikt tego nie dostrzegał. Ale jak przyszła pandemia i pan rolnik się wysypał, bo się bał wyjść z domu, no to nagle zaczęliśmy gromadzić ten odpad i po tam kilkunastu dniach okazało się, że trochę nie mamy już gdzie przechodzić. No i to był taki impuls do tego, że dobra, usiądźmy do Google'a i zastanówmy się, co możemy zrobić z tym odpadem. No i tak trafiliśmy na historię piekarni już nie rzemieślniczej, tylko przemysłowej z Austrii, która destyluje mocne alkohole. Wprawdzie nie takie jak nasza okowita, ale dość podobny kierunek. No i to nas tak zainspirowało po prostu do... Mieliśmy trochę kontaktów na rynku alkoholowym, to też zupełny przypadek, bo kiedyś jak z partnerką się zastanawialiśmy, na którym alkoholu możemy się poznać, no bo już dużo osób znało się na rynku browarniczym, już bardzo dużo osób znało się na winach, a my tak też chcieliśmy się na czymś znać, bo to w mieście było modne, no więc stwierdziliśmy, kurczę, nikt się nie zna na wódzie, no więc pójdźmy w tą stronę i jakby stąd nam zostało trochę kontaktów, które potem bardzo szybko wykorzystaliśmy i ta nasza okowita właśnie z uratowanego czerstwego chleba, wysuszonego jeszcze na piecu opalanym drewnem, takim chlebowym, trafiła na rynek i to był taki początek. A ponieważ połączyliśmy dwie świętości, znaczy chleb i wódę, to tak jak powiedziałeś, to akurat bardzo fajnie rezonowało z mediami i jakoś ten kierunek po prostu przykuł naszą uwagę bardziej. To oczywiście nie jest jedyne rozwiązanie, które można zastosować do przetworzenia uratowanego, niesprzedanego chleba i zaczęliśmy po prostu te kolejne przykłady zastosowań eksplorować w poszukiwaniu tych, które są najsensowniejsze, no bo pomysłów mamy dużo, pewnie tam w którymś momencie do nich dojdziemy, naszej rozmowy, tylko pytanie, które z nich są najsensowniejsze, żebyśmy też nie dążyli do jakiejś przesady, tak, w stosowaniu gospodarki obiegu zamkniętego, że celem jest po prostu samo w sobie przetworzenie, a nie to, żeby to miało sens, no bo podejrzewam, że wtedy może być, też to może nie być najlepsze. Zdecydowanie, no nikt nie chce tracić na gospodarce, znaczy no, biznes, który nie przynosi zysków, to nie wiem, czy ma znamiona biznesu w takim razie, a raczej no... Popatrz na Stany. Kiedy tam startupy zaczynają zarabiać? Po dekadzie. Inaczej. Takiego myślenia może trzeba się nauczyć i takiego zafascynowania tym, żeby odkrywać i ryzykować, trzeba się nauczyć. Wy także trochę ryzykujecie, a raczej może nie ryzykujecie, ale otwieracie się na właśnie możliwości i zastanawiam się, jakie nurty? No, nurty planujecie obrać właśnie w związku z chlebem, bo wiem, że nie stronicie od współpracy z naukowcami, którzy dostarczają wam różnych ciekawych rzeczy. Jak się poznaliśmy, to właśnie widziałem, jak z firmą Cygnis, z którą też mieliśmy kiedyś wywiad z przedstawicielem, to właśnie pokazywaliście, że z chleba idzie zrobić nawet coś, z czego będą drukowane rzeczy, więc wydało się to takim absolutnym sci-fi. Natomiast jak widać, odpadki można wykorzystać wszędzie, a nawet chleb, sam w sobie chleb. Tak, znaczy mamy kilka takich ścieżek, które teraz traktujemy jako główne i one są, takie mamy poczucie, że są osiągalne, no ale mamy też takie ścieżki, które są w sferze marzeń, więc może zacznę jak gdyby o tych sferze marzeń. Marzy nam się skonstruowanie jakiegoś takiego fajnego urządzenia, rozwiązania, które konsument mógłby zabrać do siebie do domu,
tak żeby te resztki spożywcze, które mu zostają, móc za pomocą tego urządzenia przetworzyć na różnego rodzaju inne zaprogramowane w pamięci produkty w formie talerzyków, opakowań, jakichś mikrofolii. Myślę, że to by było super, bo niestety, tak jak powiedzieliśmy, konsument produkuje bardzo dużo odpadów, a najtrudniej biznesowi się nimi zająć. I to trzeba dostarczyć konsumentowi niestety rozwiązania do domów, żeby tych odpadów było mniej. To jest taka jedna rzecz w sferze marzeń. Marzy nam się też, żeby zastosować przede wszystkim pieczywo odpadowe pochodzenia przemysłowego w budownictwie. Tu się wszyscy śmieją, że jakby co wtedy, jak cegły. No, może nie cegły, ale pewna forma wypełnienia pomiędzy poszczególnymi warstwami od ściany zewnętrznej do ściany wewnętrznej. Zawsze są tutaj jakieś śmiechy, że przyjdą myszy i wszystko zjedzą. Były szklane domy, teraz będą chlebowe domy. No to jak u Baby Jagi. Są też takie zmiany przepisów w branży budowlanej, które powoli będą tam wymuszały zastosowanie właśnie czy tam kwestii odpadowych, czy też takich składników bardziej pochodzenia naturalnego. Więc zobaczymy, w którą stronę to się będzie rozwijało, ale takie pomysły też gdzieś są. A jeżeli chodzi o te takie ścieżki najbardziej namacalne już teraz dla nas, no to przede wszystkim jest ścieżka spożywcza, no bo wiadomo, że z produktu spożywczego najprościej zrobić jakby kolejny produkt spożywczy. I tu z takich najbardziej powiedzmy wyraźnych, czy takich, które będziemy mocno eksplorować, to jest wszelkiego rodzaju fermentacje tej naszej masy chlebowej, czy to w postaci suchej, czy to w postaci biofermentu, i będziemy fermentować za pomocą i bakterii, i grzybów, i pleśni jadalnych. Szczególnie te pleśni jadalne wydają nam się bardzo przyszłościowym tematem. Myślę, że też ta zmiana, która zachodzi w gospodarce i w świecie dookoła nas, wymusi trochę inny styl żywienia, mniej tradycyjny niż taki, który mamy powiedzmy obecnie, więc tutaj widzimy bardzo duży potencjał. Widzimy duży potencjał w kosmetykach, bo pieczywo jest takim, wiecie, już bardzo to upraszczając, no jest czymś, co istnieje z nami od wielu tysięcy lat i nasz organizm jest do tego surowca bardzo przyzwyczajony, więc nie musimy go stosować tylko od środka, tak jak to miało miejsce do tej pory, ale też możemy go stosować od zewnętrza człowieka, więc ten kierunek też mocno eksplorujemy. I potem takie jeszcze, które gdzieś, o których cały czas myślimy, to są nawozy, bo wydaje się, że nawozy to jest to rozwiązanie, które mogłoby być zastosowane właśnie przy pieczywie wyrzucanym przez konsumenta do dedykowanych już teraz powiedzmy zbiorników, koszy, czyli tak jak mamy teraz chyba 3 czy 4 kolory różnych koszy, to moglibyśmy wstawić jeszcze jeden, który byłby tylko na pieczywo, już spleśniałe taką standardową, niejadalną pleśnią. Mogłyby być z tego bardzo fajne nawozy, a też jak wiemy problem z nawozami zaczyna być obecny. Mhm. Czyli ścieżek jest bardzo dużo. Tak naprawdę udowodniłeś tymi przykładami, że niektóre produkty spożywcze wciąż nawet czekają na swoje wykorzystanie i otwarcie jakiegoś nowego rozdziału, który dotychczas nie był znany. No bo oczywiście każdy sobie zdaje sprawę z tego, że chleb można zjeść, ale że chlebem można się posmarować i będzie miał to właściwości odmładzające, upiększające czy regenerujące, no nie jest to naturalne dla każdego, żeby o tym pomyśleć. To chyba świadczy, to jest chyba dowód na to, że właśnie umiesz, czy potraficie w ogóle jako firma umiejętnie stawiać pytania, bo podobno to właśnie definiuje tak naprawdę każdy dobry biznes albo startup. Czyli stawiacie dobre pytania, żeby spróbować znaleźć opłacalną lub nowatorską na sam początek, bo niekoniecznie musi być to od razu opłacalne, metodę. Wiesz co, ja bym powiedział, jak jeszcze mogę się odnieść jakby do tych pytań. My chyba tych pytań nawet mniej stawiamy niż powinniśmy stawiać, przy czym jest tak dużo pomysłów w różnych częściach naszego ekosystemu, bo tak sobie to nazwijmy, czyli tych różnych punktów, z którym się stykamy, czy to tej sfery naukowej, czy to sfery biznesowej, czy to sfery pasjonackiej, no bo też jakby mnóstwo pomysłów ludzie mają w domach na jakąś mikrą skalę sobie stosują, tylko one nie są skomercjalizowane i nie są też opisane gdzieś tam w sieci. Ja mówię, że my mamy teraz taką strategię jak kuleczka we fliperze.
Nie? Czyli typy, gdzie nas trochę mocniej odbije, tam my trochę tą część rynku zaczynamy mocniej badać. No i potem znowu tam odkrywamy nowe rzeczy, które nas odbijają w trochę inną stronę. I to chyba jest taki naturalny, dość szybki sposób gromadzenia wiedzy, którą my teraz po prostu z różnych miejsc skupiamy w jednym miejscu. I dopiero jak ta wiedza zostanie skupiona w jednym miejscu, to wydaje mi się, że wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, że tak, znaleźliśmy optymalne rozwiązanie na to, co zrobić z podobno 2 milionami ton niesprzedanego w Polsce, znaczy wyrzuconego czy zmarnowanego w Polsce pieczywa, bo tam niesprzedanego jest oczywiście trochę mniej, bo 60% to jest to, co wyrzuca konsument, czyli sprzedane, ale wyrzucone, ale gdzieś to jest około 2 milionów ton, także duża górka, jakbyśmy to nasypali w jednym miejscu. 2 miliony rocznie. 2 miliony rocznie, dokładnie. No właśnie, bo ja się zastanawiam, bo powiedziałeś o tym, że jako wasz surowiec służy chleb z waszej konkretnej piekarni, ale czy pracujecie tak, współpracujecie także z innymi piekarniami, czy to jest na razie oparte stricte o waszą jedną piekarnię? Odbieramy już od kilku piekarni, ciągle rzemieślniczych, z racji tego, że dopiero teraz udało nam się pozyskać jakieś takie środki, powiedzmy, na zbudowanie trochę większej suszarni, która będzie w stanie przerobić gdzieś tak 4 do 6 ton miesięcznie, no to ciągle jak sobie to przemnożymy, to jesteśmy w jakiejś tam ułamkowej skali jak gdyby tego, co jest do zagospodarowania. No ale na przykład były już takie propozycje z piekarni przemysłowych, które chciały nam oddać albo sprzedać tam w zależności od tego, co tam mieli, nawet to dziennie, także... Czyli znowuż problem się pojawi, jedyny jaki widzę, no to suszenie, a suszenie jest jednym z najdroższych procesów w ekonomii, więc tak naprawdę ogrzewanie jest tutaj kluczem, czyli trzeba znaleźć kogoś, kto szybko będzie osuszał ten chleb. No wiesz co, i tak i nie, no bo mamy, bo to też jest właśnie bardzo ważne, co poruszyłeś, to znaczy jak suszenie jest oczywiście najprostszym ze sposobów, tutaj trochę to wszystko się rozchodzi o taką kwestię bezpieczeństwa, to znaczy co my z tym surowcem będziemy potem dalej robić, nie, bo jeżeli załóżmy dostanę tonę dziennie, no to taka tona dziennie już jest bardzo fajnym wkładem do destylacji, a destylacja jest dość bezpiecznym procesem, jakby przed którym nie muszę jakoś specjalnie zachowywać surowca, tak? Czyli mogę to pieczywo już nawet bez przejazdu przez naszą lokalizację, mogę wysłać wprost do destylarni z piekarni. Tak samo wychodzi nam, że jeżeli pracujemy z pleśniami jadalnymi, no to pleśnie jadalne, jak to pleśnie, nie bardzo na suchym, tylko one trochę bardziej na wilgotnym, więc nie suszymy wtedy, nie? Tylko też musimy potem zapewnić badania, które jakby pokazują, że ten surowiec jest bezpieczny, no bo pleśń sama w sobie jest bezpieczna, ale jakby to, co do nas wróciło z tak zwanych zwrotów, no to musimy jakby sprawdzać, czy jest po prostu bezpieczne. Więc jest tu trochę takich znaków zapytania. Rzeczywiście suszenie jest takim drogim procesem, który może jakby zniweczyć gdzieś tam te nasze ambitne plany. No ale już też gdzieś tam od samego początku zakładamy, że nigdy nie będziemy tego robić na dużą skalę w oparciu o standardowe źródła energii, takie, które mamy w naszych gniazdkach, tylko jednak będziemy szukać już możliwości działania na odnawialnych źródłach energii. Mhm. Czyli jednak jakby nie patrzeć, bo to jest dla mnie fascynujące jest to, jak skąd ci się te pomysły pojawiają? Czy to jest, myślisz, że to jest u ciebie po prostu w twojej głowie się pojawiają te pomysły na wykorzystanie, nie wiem, szukanie w Google, co można zrobić z chleba i tak dalej, jakieś publikacje, czy raczej faktycznie już to działa w drugą stronę? To do ciebie przychodzą już ludzie i mówią, fajny pomysł miałeś, fajnie to wykorzystałeś, a ja mam taki i badałem to, czy tam robiłem małe testy i powiedz mi, Bartku, czy idzie to zrobić w dużej skali? Wiesz co, obie te sytuacje mają miejsce, znaczy Google'a mamy mniej więcej przeszukanego, tak bym się do tego odniósł, trochę więcej teraz siedzimy w badaniach i próbujemy spisywać te badania, opisywać je i jak gdyby zacząć je przechowywać w jednym miejscu, żeby ta wiedza była uporządkowana. To nie jest łatwe, bo dużo tych badań jest dostępnych w językach regionalnych, więc też po prostu nie zawsze wiemy, z czym mamy do czynienia. Także to nam chwilę zajmie. Dużo jest osób takich, które przychodzą, mają jakiś pomysł albo
widzą, że gospodarka obiegu zamkniętego jest teraz modna, albo jest w celach, albo jest wysoko punktowana, albo coś tam jeszcze. Czują jakby ten potencjał surowca, nie? Bo akurat to jest super w tym naszym chlebie, bo to jest taki surowiec z potencjałem marketingowo-komunikacyjnym, więc jak mamy zacząć coś robić w gospodarce obiegu zamkniętego, to jest dobry pomysł, żeby zacząć od chleba. Bo chleb może stać się, jest tu taka jakaś świętość wokół tego surowca. Wiadomo, że niektórzy ją traktują bardziej poważnie, niektórzy mniej, ale na pewno jest to taki idealny reprezentant produktów spożywczych, który może, ja lubię takie hasło, zryć beret konsumentowi, żeby konsument zrozumiał, że do produktów spożywczych trzeba podchodzić z innym szacunkiem niż to ma miejsce na ten moment. No tak, trzeba nauczyć najpierw konsumenta, że to, co robimy, jest wartościowe, można faktycznie sensownie to wykorzystać i dzięki temu nawet zaoszczędzić trochę w pewnym sensie, a także no właśnie zadbać o środowisko i wspomóc też biznes, który ma przyszłość, który ma wizję, a nie tylko zamyka się na odcinanie kuponów. No właśnie, a propos biznesów i tego, że przeszukiwaliście Google'a a propos gospodarki obiegu zamkniętego, czy mógłbyś podać jakieś przykłady właśnie znanych ci firm czy pomysłów właśnie, w jaki sposób odpady inni przerabiali na surowce do produkcji czegoś innego? No i tu dotykamy dwóch kwestii, znaczy ja czy my bardzo mocno wierzymy w to, że gospodarka obiegu zamkniętego powinna mieć charakter lokalny, tylko wtedy to ma tak naprawdę sens. No bo transport wiemy, że powoduje jednak dużo szkodliwych czynników dla klimatu, no i jest drogi jakby w obecnych czasach, więc gdy pytasz na przykład o jakieś takie bardzo znane case'y światowe, no to co do zasady postrzegam je trochę bardziej jako marketingowe niż takie, które realnie zrobiły to tak, jak należałoby zrobić. Dlatego my też, jak pracowaliśmy nad swoją strategią, to przyjęliśmy, że chcemy działać w takim właśnie trendzie, no w szeroki sposób nazywa się open crowd, to znaczy, że z jednej strony chcemy być bardzo otwarci na crowdsourcing, czyli wiedzę, gdzieś tam pomysły, które wypływają w różnych miejscach, a z drugiej strony bardzo dużo tych naszych pomysłów już przetworzonych, sprawdzonych chcemy oddawać z powrotem do społeczności, tak żeby lokalnie różne podmioty mogły sobie tą wiedzę wykorzystać, no bo wyobraźmy sobie taką patologiczną, tak to nazwijmy, sytuację, w której ja wiozę bagietkę z Paryża do Krakowa, po czym przetwarzam ją na peeling i wiozę peeling w drugą stronę. No to ma to sens tylko wyłącznie marketingowo-komunikacyjny, nie ma żadnego sensu biznesowego ani ekologicznego. Myślę, że takim surowcem, który do tej pory mocno wybrzmiał, że ma inne zastosowania, przynajmniej taki, na którego ja też zwróciłem większą uwagę, to były odpady z kawy. Czy tam fusy, czy jak zwał, nie? Bo z jednej strony były nim posypywane chodniki, są firmy, które przetwarzają te odpady na różnego rodzaju rozwiązania, powiedzmy takiej bardziej w formie, no nie sprzętów, ale jakby rzeczy, które mają swoją fizyczną postać i coś możemy z tym zrobić. Są też te fusy przecież wykorzystywane do wzrostu na przykład grzybów, są też wykorzystywane do opału, więc jakby tutaj tych zastosowań jest dużo, nie? Ja najbardziej takie zastosowanie też, które lubię pokazywać dla czerstwego chleba, to jest właśnie peeling. Ten czerstwy chleb jest tą warstwą ścierną. No i jak jakiś czas temu byliśmy zupełnym przypadkiem na targach kosmetycznych, gdzieś tam ten peeling mieliśmy i z kimś rozmawialiśmy, no to tam naprawdę niektórzy, widziałem ten błysk w oczach, jak odkrywali, że nie muszą sprowadzać jakiś pestek z Ameryki Południowej, tylko mogą wykorzystać, wiecie, rodzime, czerstwe pieczywo, które się nie sprzedało, które jest odpadem, do tego, żeby zrobić peeling. I to dla mnie są jakby wow pomysły, nie? Że jakby jestem w stanie zniwelować po prostu transport jakiegoś surowca, kuźwa, z drugiego końca świata, nigdy tam nie byłem, a te pestki stamtąd płyną, no po prostu jakiś hardcore totalny. Podczas gdy mamy tak dużo fajnych rzeczy, które moglibyśmy tutaj wykorzystać lokalnie, nie? I nawet jak myślę o skali całej Polski, to dla mnie to nie jest wystarczająca lokalność. Chciałbym schodzić niżej, bo tylko wtedy to nabiera sens. No bo jedno z pytań, które ci podesłaliśmy, właśnie mieliśmy tak, rozkminialiśmy to trochę, czy właśnie wprowadzenie takiej ekonomii cyrkularnej jest dobre tak naprawdę, wyłącznie dla bogatych krajów, czy dla biednych, i jak to się ma w ogóle w stosunku do PKB. To, co powiedziałeś, właśnie wskazuje na to, że
My z tą ekonomię cyrkularną, czy różne kraje tak naprawdę potrafią od wielu lat, od tysięcy lat tak naprawdę to robimy. Taką konkluzję mieliśmy, że od tysięcy lat to robimy, tylko po prostu skala była aż tak mała, że nie było to zauważalne. Na przykład no właśnie, każdy przecież, każdy rolnik, jak nie wiem, zostawało coś z obiadu, dawał to swoim, nie wiem, zwierzętom, czy wyrzucał na pole, żeby właśnie użyźnić glebę i nie kupić jakiejś dodatkowej tony, chociaż surowca, który będzie właśnie użyźniał glebę, czy jakichkolwiek kilogramów. Czy myślisz, że ekonomia właśnie cyrkularna może być takim zwrotem w akcji w stosunku do krajów tych, powiedzmy, biedniejszych? Czy myślisz, że to jest właśnie ten nurt, który byłby najlepszy? Odnosząc się trochę do tego, co powiedziałeś i budując na tym, no to rzeczywiście jest tak, jakby ten przykład rolnika jest spoko, ale potem jak sobie popatrzysz w różne badania naukowe, to się okazuje, że połowa zwierząt nie powinna jeść resztek ze stołu, nie? To już inna kwestia, to prawda. No, jest tam trochę takich znaków zapytania. Ja jednak bardziej lubię się trzymać jakby tej części, gdzie to człowiek powinien zjeść większość, bo jesteśmy w stanie podjąć te takie bardziej świadome decyzje, co nam służy, a co nam nie służy. I myślę, że na przykład za takiego PRL-u, no to dużo mniej jedzenia wyrzucaliśmy i mieliśmy większy szacunek. Niedługo wtedy żyłem, ale tak jakoś to postrzegam. Może teraz jak wróci problem z inflacją, to znowu nabierzemy trochę takiego większego szacunku do jedzenia. Jak popatrzymy tak szerzej, geopolitycznie, no to wiecie, to co my marnujemy, to mogłoby wyżywić jak gdyby dużą część świata. I to jest po prostu coś turbo nienormalnego, że tu jakby 1000 kilometrów dalej się wyrzuca, a 1000 kilometrów w drugą stronę po prostu ludzie nie mają co jeść. I to jest bardzo nie tak, jak być powinno. Więc czy ekonomia takiego obiegu zamkniętego nam rozwiąże te problemy? Pewnie nie, ale cały czas się będę odnosił do tego, co mamy na samym, o czym mówiliśmy na samym początku, że to jest trochę kwestia świadomości. To znaczy obieg zamknięty bardzo mocno buduje naszą świadomość i nasz system wartości. Zaczynamy wtedy więcej dostrzegać, więcej rozumieć i na więcej rzeczy się nie zgadzać. I czym my na więcej rzeczy będziemy się nie zgadzali, tym dużo więcej spraw zostanie na świecie rozwiązanych. Ale też no, nie okłamujmy się, że to w 30 lat nie postawimy tego świata na te proste nogi. No tak, świadomość będzie grała tutaj pierwsze skrzypce i faktycznie, gdy ktoś będzie miał możliwość prostszego rozwiązania, jeszcze nie daj tańszego, ale mniej eko, nazwijmy to, czy mniej pro w ogóle rozwojowego nawet, no to niestety taka natura ludzka, że dążymy do tego, żeby do prostych, szybkich rozwiązań, które no co z tego, że dodatkowy plastik, co z tego, że dodatkowe jakieś resztki, jak można przecież to się wyrzuci i tyle, tak? Może po prostu trzeba tutaj, no niestety, ale legislacyjnie to próbować blokować. No pewnie musimy to robić na każdym możliwym etapie, nie? Legislacja to jest jedno, to, że robimy jakieś mikro rzeczy w domu, no to jest drugie, jakby to, że się edukujemy, że ta świadomość rośnie, to jest jakby trzecie. To, że są jakieś fajne przykłady sukcesów jak gdyby na tym polu, to jest jakby kolejna rzecz i to wszystko do kupy może nam da po prostu jakby ten pozytywny kierunek, nie? No bo na pewno w tą stronę dążymy i myślę, że też dużo nam daje jednak świat, nie? Że zaczynamy dostrzegać problemy z globalnym ociepleniem, bo stają się one dla nas namacalne i już trudno z nimi dyskutować. Takim przykładem był smog w Krakowie na przykład, gdzie Kraków chyba jest takim pierwszym miastem, które sobie poradziło jakby z tym problemem kopciuchów. Smog mamy dalej oczywiście, ale jakby powiedzmy, że coś tam zostało rozwiązane, czy coś tam to może za mało powiedziane, dużo zostało rozwiązane, ale ta świadomość jakby społeczeństwa była tak duża w pewnym momencie, jakby hejt na smog był tak duży, że wszyscy to zaakceptowali, że trzeba po prostu te piece powymieniać, nie? I koszty już nie grały roli. No, też przede wszystkim nie powinniśmy cały czas liczyć na taniość, bo trochę tak niestety jest, że my zachwyśnięci tym, co było produkowane w Chinach, jakby straciliśmy szacunek do jakości i postawiliśmy przede wszystkim na taniość, więc jak coś nie miało jakości, było tanie, no to po prostu to wyrzucaliśmy. Tak być nie powinno. Rzeczy powinny kosztować. No właśnie, a propos legislacji, bo zastanawiam się, czy
oczywiście odpady medyczne odpadami medycznymi, bo one są, mogą nieść jakieś wirusy, bakterie i tak dalej, ale czy może być tak, że właśnie jakieś odpady nie mają prawa się stać surowcami, no właśnie dlatego, że prawo z jakiegoś powodu to blokuje? No wiesz co, tak nawet jest w przypadku pieczywa, nie? Znaczy wystarczy, że ci się skończy termin ważności, czyli jakaś tam data, która w dużym stopniu jest ciągle datą umowną, bo nie mówimy o terminie przydatności do spożycia, tylko terminie ważności. No i wtedy to już jest odpad. Ja już nie mogę, mimo tego, że to wiecie, jakby niewiele się ten produkt zmienił w ciągu tego jednego dnia, kiedy ta data właśnie się skończyła, ja już nie mogę tego produktu wykorzystać do produkcji innych produktów spożywczych. To już jakby jest dużym problemem, nie? Więc my, to nasze okienko, kiedy my pieczywo jesteśmy w stanie uratować, to znaczy ono szczerstwiało, jest nieatrakcyjne dla konsumenta i nie minął jeszcze jego termin ważności, jest jak gdyby dość małe. No dzięki Bogu coraz więcej piekarni, po prostu dzięki też tam zmianom w legislacji, nie musi wyznaczać terminu ważności pieczywa, więc jakby my się wtedy nie musimy aż tak bardzo śpieszyć, dopóki ta pleś się gdzieś tam nam nie pojawi. Są takie niuansiki. W różnych krajach to wygląda bardzo różnie, niestety. Unia akurat tutaj mocno teraz będzie naciskała, żeby to prawo było podobne w różnych regionach tutaj Starego Kontynentu. Więc pewnie jakieś zmiany będą. Tak jeszcze zastanawiam się, bo jakby koncept Rebrada, jak usłyszałem wtedy, co mieliśmy krótką okazję rozmawiać i ja miałem okazję wysłuchać twojej prelekcji, zrobił na mnie takie wielkie wow, szukałem rzeczy, z których można robić biznes, gdzieś tam się zastanawiałem, ale też doszedłem do takiej konkluzji, czy ty się trochę nie obawiasz? Nie obawiasz tego, że metoda, czy w ogóle twój know-how i tak dalej, on nie jest aż tak trudny, myślę, do rozgryzienia. Czy nie boisz się konkurencji trochę? Nie boisz się tego, że właśnie nie będzie komuś innemu przyświecała idea rozwoju, nauki, proekologiczności, czy po prostu redukcji jakby odpadów, tylko będzie przyświecała idea po prostu czysto kapitalistyczna, trzeba zarobić, jest sposób i tak dalej. Czy planujecie może się, nie wiem, bronić tym jakoś, nie wiem, patenty i tak dalej? Jak nie, się na to zapatrujesz? Nie. To znaczy, to już sprawdziliśmy różne drogi obrony oczywiście, ale finalnie w ramach opracowania tej nowej strategii postawiliśmy na otwartość, no bo tak należy rozwiązywać globalne problemy, nie zamykać je pod patentami. Więc ja bym się cieszył, w sensie jak ktoś rozwiąże ten problem za mnie, nie ma problemu, ja mam jeszcze dużo pomysłów, którymi możemy się zająć. To też jest tak, że ja mam takie poczucie, bo odpowiadam powiedzmy za tą część biznesową i to już jest jakaś tam kolejna nasza firma, którą otworzyliśmy i one działają raz lepiej, raz gorzej, ale z reguły w czymś się wyróżniają albo coś fajnego wnoszą do szeroko pojętego otoczenia biznesowego. Że jeżeli by się ktoś pojawił, z kim będziemy w stanie współpracować, no to będziemy współpracować, bo wydaje mi się, że tego surowca jest tak dużo i tyle czasu pochłonie jakby rozwiązanie tego problemu marnowania pieczywa, że my jedni nie damy rady, jak będzie drugi, trzeci, czwarty, piąty podmiot, to też podejrzewam, że może jeszcze brakować energii. Więc no tak reasumując, uważam, że pojęcie konkurencji to już powinno odejść jednak trochę do lamusa. Bo jak kiedyś rzeczywiście było tak, że było ciężej o innowacje, było trudniej rozpocząć coś na nowo, było trudniej sprzedać firmę. No, trochę jest tak, że ci historyczni przedsiębiorcy, którzy gdzieś tam startowali w latach 70., 80., no to oni tak bardzo często byli spojeni już z tą ideą i tak też chyba wcześniejsze pokolenia też dużo dłużej pracowały w jednym miejscu. No a tutaj chyba w naszych czasach, no to jeżeli jeden pomysł nie wyjdzie albo ktoś inny ci go podkupi, no to masz ciągle milion szans na wymyślenie kolejnych fajnych rzeczy i jeżeli tylko zdobyłeś doświadczenie i zrobiłeś coś dobrego, to chyba nie należy się obrażać. To jest idea, która myślę, że powinna płynąć po dzisiejszym podcaście. Ostatnie na sam koniec, które zadajemy każdej osobie z tego sezonu. A mianowicie, co twoim zdaniem, jaki jest twój jeden przekaz dla wszystkich osób, które nas teraz słuchają, będą słuchały i tak dalej, od ciebie? Wyobraź sobie, że słyszą cię cały świat. Co chciałbyś powiedzieć im, żeby no właśnie, pomóc
ekologicznie, czy pomóc, nie wiem, biznesowo, jakkolwiek. Jeden przekaz. Nie mówię jedno zdanie. Jeden przekaz. No to ja chciałbym, żebyśmy więcej myśleli o przyszłych pokoleniach, bo mam takie poczucie, że jednak myślimy przede wszystkim o sobie, to znaczy jesteśmy tu i teraz i tak prowadzimy nasze życie, nasze decyzje, które przede wszystkim będą wpływały na te pokolenia, które przyjdą po nas na ten świat. Więc więcej myślmy o swoich dzieciach, ale tak właśnie w skali makro, nie? Jakby, czy moje dziecko będzie nowym Lewandowskim albo Świątek, tylko w jakich warunkach przyjdzie im żyć i czy nie będą mieli za ciepło i czy będą mieli czym oddychać i czy tutaj nie znajdziemy więcej motywacji do tego, żeby wpływać na otoczenie i to otoczenie pod każdym względem. Tak jak mówię, podniesienie papierka idąc przez las, czy to, żeby pójść do jakiegoś tam posła, który niby jest naszym reprezentantem i wstukać mu do głowy, że istnieje coś takiego jak globalne ocieplenie, bo niektórzy dalej tego nie kupują. Przekaz dla wszystkich. Dbajmy o przyszłe pokolenia, bo to one będą później na nas psioczyć. Nas co prawda już to mało będzie interesowało, ale Ziemię mamy jedną, żyjemy na niej i myślę, że będziemy musieli jeszcze trochę jeszcze pokoleń. Wody upłynie, nim tak naprawdę będzie. Jeszcze nie jest za późno, tak może. Jeszcze nie jest za późno, żeby jeszcze coś zmienić i pewnie zadziałać. Pewnie zobaczymy te symptomy za naszego życia, nie? W sensie tak jak my tutaj siedzimy, nie wiem jak słuchacze, ale tak jak my tutaj siedzimy, no to pewnie już zobaczymy za naszego życia, że okolice Równika już nie będą zamieszkane. No i to nam dużo podpowie, w którą stronę ten świat pójdzie. Tak, my już niestety właśnie te symptomy widzimy i właśnie o tym, czy jest szansa jeszcze na uratowanie, będziemy właśnie rozmawiali w sumie w następnym odcinku a propos raportu IPCC, czy jest w ogóle na to szansa. Więc dzięki jeszcze raz, Bartku, za rozmowę. Powodzenia ze wszystkimi pomysłami. Jak coś wpadniemy na jakiś pomysł, my co prawda bardziej branża biologii molekularnej, ale jak wpadniemy na pomysł, to wiemy, do kogo się zgłaszać. Dzięki serdecznie. Wiecie, ja mogę wam podesłać pieczywo, może go rozłożycie na części jakieś pierwsze i coś tam się... Może cofniemy zegar po prostu biologiczny i będzie znowuż przydatny. Tak. To by było magia. Dzięki serdecznie jeszcze raz za rozmowę. Życzę ci udanego dnia i co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki, pozdrawiam.